Cześć kochani, dzień dobry. Po długiej przerwie znowu Was widzę. Dałam ciała, bo obiecałam, że będę się nagrywać co kilka dni, a minął ponad tydzień. No i teraz już zbiorczo mam parę tematów, o których chcę z Wami porozmawiać. Najpierw podzielę się radosną nowiną, mianowicie jadę na urlop, co oznacza nie to, że nie będę nagrywać filmów. To oznacza, że będę nagrywać filmy, ale z innego kraju niż Polska. Z kraju, gdzie jest słońce, plaża, niebieska, piękna woda, piaseczek, są cudowne widoki, jest co zwiedzać, będzie wspaniale. I muszę przyznać, że jak rzadko kiedy ta odmiana dobrze mi zrobi, ale każda odmiana dobrze by mi zrobiła, nawet wyjazd z Warszawy na Mazury albo do moich rodziców, którzy mieszkają w pięknej okolicy, także bardzo się cieszę, że zmienię środowisko. Przepraszam, że ten telefon tak biega, ale nagrywam biega. Nie biega, tylko się przewraca, ale nagrywam z ręki w aucie, gdyż nagrywam spontanicznie. No ale mam nadzieję, że treść merytoryczna nie ucierpi. Kochani, jak rzekłam na początku, parę tematów się uzbierało, ale to, co tak naprawdę dało mi asumpt do tego nagrania, to jest sprawa Komisji Watykańskiej, która przyjechała już parę dni temu do Polski, a raczej paręnaście, badać sprawę u kardynała Dziwisza, który tuszował przypadki pedofilii w kościele. No to jest tak, paluch wchodzi mi w kamerę. O, już nie wchodzi. To jest tak, moi drodzy, jak ktoś gdzieś słusznie napisał w internecie i bardzo mi się to spodobało, jakby mafia pruszkowska powołała komisję badającą mafię wołomińską i prawidłowość jej postępowania. Porównanie jest mocne, ale moim zdaniem całkowicie adekwatne. Żadna komisja Kościoła katolickiego, zresztą mówiłam Wam to już kilka razy, ale będę to powtarzać, jak długo będzie trzeba, nie może badać sprawy tuszowania w pedofilii w Kościele, ponieważ jest to konflikt interesów. Kościół katolicki to jest instytucja, która ma interes w tym, żeby przypadki tuszowania pedofilii w Kościele nie wyszły na jaw, po prostu. To jest wbrew interesom tej korporacji, bo to już jest w tej chwili olbrzymia korporacja. Mówię oczywiście o mechanizmach rządzących Kościołem katolickim. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Ta zasada prawa rzymskiego tutaj obowiązuje. W jaki sposób komisja z Watykanu ma rzetelnie, uczciwie i obiektywnie zbadać zaangażowanie kardynała Dziwisza w tuszowanie pedofilii, skoro jest zainteresowana tym, żeby kardynałowi Dziwiszowi nie udowodniono, że tuszował pedofilię? Dla mnie jest to oczywisty ruch mający uwiarygodnić Kościół w oczach opinii publicznej i ucieszyć burze medialne, jakie trwają nieprzerwanie od jakiegoś czasu wokół skandali związanych z pedofilią w Kościele. Ja przypominam Państwu, że jak czarno na białym TVN-u zrobiło bardzo dobry zresztą reportaż o kardynale Dziwiszu, zresztą po serii tekstów Onetu, o ofiarach księży pedofilów, gdzie wspominano także o tym, że kardynał Dziwisz mógł być odpowiedzialny za tuszowanie przypadków pedofilii, a był bardzo ważną osobą, sekretarzem osobistym papieża. Wtedy kardynał Dziwisz nie chciał rozmawiać z opinią publiczną za pośrednictwem dziennikarzy, nie chciał rozmawiać z ludźmi, z widzami, słuchaczami, czytelnikami zainteresowanymi sprawą, bo przypominam, że dziennikarze są po prostu oczami i uszami ludzi, w związku z tym jak ktoś odmawia rozmowy z dziennikarzem, to odmawia po prostu rozmowy z ludźmi, tak naprawdę, głębiej. Wówczas kardynał Dziwisz powiedział, niech zbada to niezależna komisja Watykanu. No i co się stało? Proszę, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, niezależna komisja z Watykanu bada sprawę. Czy sam fakt, że podejrzany chciał powstania takiej komisji, już jej nie dyskwalifikuje, no to tak jakby seryjny morderca powiedział, niech komisja złożona z seryjnych morderców zbada moją niewinność. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że Kościół to seryjni mordercy, wskazuje jedynie na sprowadzając ad absurdum, co jest figurą retoryczną, gdyby się Państwo mieli czepiać, pokazuje mechanizm po prostu, mechanizm działania, który jest w tych przypadkach dokładnie taki sam. Zresztą no niestety Kościół stoi ponad prawem. Ja rozmawiałam dziś w Onecie, w Onet opiniach z księdzem Wojciechem Lemańskim, który w zasadzie to potwierdził. Bardzo Państwa zachęcam. Jeszcze raz przepraszam za wygibasy telefonu. Bardzo Państwa zachęcam do odsłuchania tego nagrania w dzisiejszych Onet opiniach z księdzem Lemańskim, bo ono pokazuje jasno,
że księża, nawet tacy jak ksiądz Lemański, uważają w jakiś sposób, że dla mnie to wynikało z tej rozmowy. Nie chcę wkładać w usta księdzu Lemańskiemu czegoś, co może będzie uważał, że nie wynikało z jego wypowiedzi, ale moim zdaniem to wynikało, dlatego zachęcam, żeby Państwo sobie to obejrzeli i wyrobili własną opinię, ale moim zdaniem ze słów księdza Lemańskiego, choć nie powiedział tego wprost, wynikało, że no, Kościół jest specjalną instytucją, która w jakiś sposób stoi ponad normami także prawnymi obowiązującymi innych ludzi. No moim zdaniem nie jest. To tutaj się różnimy się w opiniach. Zresztą, jako argument podam, że gdyby Kościół nie stał ponad prawem, to sprawą kardynała Dziwisza by się zajęła po prostu prokuratura, no bo pomyślcie sami logicznie, zastanówcie się. Ach, słoneczko świeci, przepraszam, spróbuję się jakoś przesunąć może tutaj bardziej do cienia, może tak będzie lepiej. Zastanówcie się Państwo logicznie. Skoro Watykan sam po doniesieniach medialnych z Polski stwierdził, tak, zbadamy sprawę kardynała Dziwisza i po wstępnym, jak rozumiem, zbadaniu tej sprawy ogłosili, tak, są przesłanki, bo to właśnie ogłosili, są przesłanki, że kardynał Dziwisz tuszował pedofilię w Kościele, dlatego powołamy komisję i to zbadamy. No to jeżeli oni sami tak ogłosili, to dlaczego prokuratura tego nie bada? Przecież prokuratura usłyszała bezpośrednio od Komisji Watykańskiej za pośrednictwem mediów, że są przesłanki, że ten facet tuszował pedofilię w Kościele, po prostu. Czyli prokuratura dostaje to w mediach z bardzo wiarygodnego źródła, bo z samej Komisji Watykańskiej i nadal nic nie robi. To jest po prostu skandal. No ja w ogóle ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład ogłoszono, że są przesłanki, że redaktor naczelny Gazety Wyborczej tuszował przypadki, liczne przypadki pedofilii w Gazecie Wyborczej, no ale to wewnętrzna komisja Gazety Wyborczej zbada tę sprawę. No w ogóle wyobrażacie sobie coś takiego? To jest niemożliwe. Dlatego daję te przykłady, one są może drastyczne, ale moim zdaniem nic tak dobrze jak przykład nie pokazuje, z jakim absurdem mamy do czynienia. Czekam na rozwój wypadków, chociaż ten rozwój wypadków skażony jest już, jeśli mogę się posłużyć terminologią kościelną, grzechem pierworodnym, jakim jest to, że Kościół bada grzechy Kościoła. No nikt nie bada swoich grzechów. W systemach społecznych, w demokracjach nie ma tak nigdy, że ludzie badają swoje grzechy. No nie. Zarzuty stawia prokurator, broni obrońca, a rozsądza niezależny sędzia. A jeżeli dodatkowo są jakieś komisje, bo komisje zawsze mogą być tylko dodatkowo, no to one i tak muszą być bezstronne i obiektywne i tyle. I nie ma tutaj innego wyjścia. Chcę Państwu jeszcze powiedzieć, na tym na razie sprawę zakończę, ale na razie, bo oczywiście będę się przyglądać. Na koniec chcę jeszcze dorzucić słowo o arcybiskupie Głodziu, który znany jest od lat z pijaństwa, znany jest ze znęcania się nad młodymi księżmi, klerykami, posyłania ich po kiełbasę i tak dalej. Znany jest z megalomanii, a teraz został sołtysem we wsi na Podlasiu. I tutaj chciałam zacytować Tomka Sekielskiego z jego Sekielski Sunday, bodajże Night Live. Księdzu arcybiskupowi. Nie mogę Tomka zacytować. Odsyłam do Tomka, bo tam było przekleństwa. Jak użyję przekleństwa, to algorytmy YouTube'a zablokują mi odtwarzanie filmu i dotrze on, znaczy nie zablokują, ale ograniczą i dotrze on do mniejszej ilości ludzi. Widzicie Państwo, tak działa cenzura, a przecież przekleństwo, jak mówił Miodek i zresztą wielu klasyków przed nim, czasami jest bardzo dobrym, bardzo pożądanym i jedynie adekwatnym środkiem przekazu i środkiem języka. No dobrze, proszę Państwa, tyle o hipokryzji Kościoła. Chciałam jeszcze nagrać film o powrocie Tuska, ale zaczekam. On ma podobno wrócić 3 czy 4 lipca i już z pięknego kraju, w którym będę na urlopie, w takim razie jednym okiem będę śledzić wydarzenia w Polsce, pokażę Wam moje ulubione krajobrazy w tym pięknym kraju i nagram Wam z urlopu filmik o powrocie Tuska. Zbieram po prostu dane, żeby to zrobić jak najrzetelniej, a ponieważ ten serial pod tytułem Powrót Tuska już trwa parę tygodni, to chcę zobaczyć, napięcie rośnie, czy wróci, czy nie wróci.
A w ogóle szczepcie się, ja już jestem po 2 dawkach Pfizera. Korzystajcie ze słońca i z życia. Pamiętajcie, że zaszczepienie, chociaż wy jesteście dużo, dużo, dużo bardziej bezpieczni, możecie nadal roznosić wirusa. No i urlopujcie się. Kto nie może wyjechać, to w Polsce, a nawet w czasy pod gruszą, a nawet do znajomych też mi się zdarzało tak robić. Wrócił gdzieś, proszę wyskoczyć do innego miasta. W każdym razie zmieńcie otoczenie, przewietrzcie mózg, przewietrzcie się, dajcie ciału, głowie, sercu odpocząć. Do zobaczenia.